Reset Obywatelski. Reset Obywatelski, niedziela i 28 listopada. Marcin Celiński, kłaniam się Państwu nisko. Mieliśmy 3-minutową obsuwę. To się po prostu zdarza w materiałach, które się emituje na żywo od czasu do czasu. Coś się musi przytrafić, tak żebyście Państwo mieli 3 minuty skupienia przed programem. To już. Spocznij po skupieniu. Zaczynamy. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią zapraszam do naszego wirtualnego studia pana profesora Stanisława Obirka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. No i zaczniemy od pewnej zmiany, która się rysuje przynajmniej na szczytach hierarchii Kościoła w Polsce. No, arcybiskup Polak, no właśnie jak to powiedzieć, bo czy on zapowiedział, czy on zaproponował, może użyję słowa zaproponował, w ubiegłą niedzielę tacę na rzecz pomocy uchodźcom, którą to pomoc miałaby realizować, miałby realizować Caritas, no a mamy z Polski sygnały, że księża, proboszczowie nie potraktowali tego właśnie jak zadekretowaną czynność, tylko trochę jak propozycję. I wielu z nich tę propozycję po prostu sobie odrzuciło, uznając, że uchodźcy nie są godni tej tacy. Zanim zapytam o meritum stosunków do uchodźców, to zapytam o szczegóły korporacyjne. No jak to jest, panie profesorze? Prezes wydaje rozporządzenie, a raptem kierownicy średniego szczebla mówią nie, bo to i biskupi niektórzy tak powiedzmy miękko wdrażali to. To mówi, nie, dobra, tam prezes sobie coś powiedział, hi, 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 ha, 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 mamy swoje do roboty. Może zacznę od chyba z koniecznego sprostowania, bo to był chyba jednak przewodniczący Episkopatu Polski, czyli arcybiskup Gondecki. A, przepraszam, tak. Poznania, bo funkcja prymasa jest taka bardziej reprezentacyjno-honorowa, więc waga głosu przewodniczącego jest większa, no ale jak widać w teorii, bo ja też przygotowując się do naszej rozmowy zrobiłem taki sondaż, no bo sam do kościoła nie chodzę, więc nie mogę się powołać na autopsję, jak to było w moim kościele. Natomiast zapytałem kilka osób zaprzyjaźnionych, które chodzą regularnie do kościoła, w tym moją mamę w Narolu i to było najciekawsze. Właśnie na Podkarpaciu, w sercu, jak wiadomo, gorliwego katolicyzmu polskiego, ksiądz proboszcz ogłosił składkę tacę na potrzeby lokalnego seminarium diecezji lubaczowsko-zamojskiej. Więc byłem, muszę szczerze przyznać, zbulwersowany i zaskoczony, bo wiem, że w ciągu roku są różne tace, między innymi na KUL, zdaje się, ciągle się jeszcze zbiera. Ale tak, tak jest kulowska niedziela, tak. Tak, ale że na seminarium akurat wtedy, no chyba, że traktować seminarzystów jako uchodźców, uciekinierów z domu, no to można by to tak jakoś podciągnąć, tę składkę i tacę na seminarium. W każdym razie to jest jedno. Z Krakowa miałem głosy, że w różnych kościołach półgębkiem mówiono o tej tacy na uchodźców, ale to nie była taca tradycyjna, tylko to był taki kosz kącie, do którego bardzo rzadko ktoś coś wrzucał. No więc takie miałem sygnały. Byłem też w Kielcach w tym czasie i tam zapytałem
Bogdana Białko, który mnie gościł na swoim centrum imienia Jana Karskiego i on mówi, że do kościoła nie chodzi, ale akurat był w tę niedzielę z jakichś powodów i tam była taca. No więc wedle moich takich sondażowych rozeznań było różnie, ale zasadniczo, jak pan redaktor mówi, było raczej bardzo tak powściągliwie. O. To ja dopowiem jeszcze, posiłkując się Gazetą Wyborczą, która w paru punktach próbowała sprawdzić. Okazało się, że w diecezji łomżyńskiej nie było takiej zrzutki i rzecznik diecezji, ksiądz Krupka, mailem poinformował Gazetę Wyborczą: w związku z trudną sytuacją na wschodniej granicy w kościołach diecezji łomżyńskiej odmawiana jest modlitwa o pokój. Apel o pomoc imigrantom i zbiórka pieniężna na ich rzecz nie ma w diecezji łomżyńskiej charakteru administracyjnego. Do decyzji księży proboszczów pozostawiono kwestię przeprowadzenia zbiórki, którą z racji na wielość akcji przeniesiono na czas zbliżającego się adwentu, czyli taka dosyć dyplomatyczna odpowiedź, ale ja drążę, no jak to jest, to biskup Łomżyński na przykład uznaje, że jego ta zbiórka nie dotyczy, przenosi ją na ewentualnie w razie czego, gdyby co, kiedyś tam, no bo tak to należy czytać, elegancko mówiąc ad calendas grecas, a mniej elegancko na ruski miesiąc, i tak naprawdę zostawia wolną rękę proboszczom. Jak ja sobie przypominam przeróżne akcje wspierane przez Kościół, to raczej widziałem wymuszanie takiej dosyć konsekwentnej dyscypliny przez hierarchię wysokiego szczebla nad tych wszystkich podległych im, czy biskupów, czy proboszczów, że już niżej nie sięgnę. A tutaj jakoś tak to wszystko miękko jest. Może ten kościół przestał działać, ta struktura może przestała działać. Jeżeli bawimy się w takie interpretacje, dlaczego akurat w tym wypadku ta zbiórka miała taki, a nie inny charakter, myślę, że trzeba spojrzeć na źródło, czyli na samego arcybiskupa Gądeckiego, który do tej pory zbyt gorliwie w sprawie uchodźców się nie wypowiadał. Jak i zresztą ta dyskrecja biskupów, właściwie wszystkich, poza jednym pomocniczym, który to robi z obowiązku, czyli z funkcji pełnionej, myślę tutaj o biskupie pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, Krzysztofie Zadarko, który od wywiadu niedawno udzielił chyba rzepie redaktorowi Królakowi, Krzyżakowi, gdzie to wszystko tłumaczy, że on był tam właśnie w sierpniu, a potem już po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego to nie był, ale jednak jest poinformowany. No krótko mówiąc, jest to ten biskup, który jakoś przynajmniej urzędu trzyma rękę na pulsie. Natomiast w większości myślę jednak i tu rozmawialiśmy chyba w zeszłym miesiącu nawet o tej wizycie ad limina, która trwała cały październik i to, co się przedostało do publicznej wiadomości ze strony biskupów, no to już żeśmy to omówili. Więc ja widzę ten taki gest Gądeckiego i paru innych jako rezultat działań, o których nic nie wiemy, a śmiem sądzić, że była to po prostu potężna awantura, jaką Franciszek im zrobił, że nic nie robią, że przecież od początku pontyfikatu to jest priorytet przed Kościołem stawiany i tak dalej, i tak dalej. Więc to była po prostu taka reakcja, że no jak to, przecież reagujemy. I to podwładni, czyli funkcjonariusze niższego szczebla, znakomicie wyczuli,
że nie ma za tym po prostu pełnego przekonania, a że to się robi pod przymusem. No i tak naprawdę żadnych konsekwencji nie będzie, dyscypliny partyjnej nie ma. No i hulaj duszo, każdy robi to, co chce. Jeden zbiera na seminarium, drugi na potrzeby jakieś lokalne, na pewno remonty kościołów, ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jesteśmy w sytuacji kościoła, który absolutnie pomija, lekceważy, nie docenia potrzeb, które się pojawiły na granicy polsko-białoruskiej i daje zły przykład, mówiąc to kościelną terminologią, czyli nie tworzy klimatu sprzyjającego pomocy, wręcz przeciwnie, dodaje skrzydła, wiatru w skrzydła niektórym księżom, jak na przykład Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który powiedział, że nie będzie zbierał, bo ma swoje racje, że nie będzie. Jeszcze inni księża też tam się wypowiadali w zupełnie innym duchu, a już nie mówię o publicystach takich, nie wiem, czy można ich nazywać publicyści, czy propagandziści, no w każdym razie oni przynajmniej wobec ogłosili, że z arcybiskupem Gądeckim nie zgadzają się, tej granicy nie przekroczą, bo oni nie będą narażać polskiego narodu i społeczeństwa na jakichś tutaj przybyszów ze wschodu i oni głoszą wszemi wobec swoje radykalne nie. No więc mamy bezchołowie absolutne, nikt nie przejmuje się tym, co biskupi powiedzieli. Z jednej strony to dziwi, a z drugiej strony i nie dziwi, no bo jeżeli w tym wypadku to nie ma odzewu, no to jest też szansa, że we wszystkich innych poczynaniach biskupich konsekwencje będą równie połowiczne, albo ich nie będzie. Jak sądzę, wyrazicielem stanowiska, bliżej stanowiska polskiego kościoła, jeśli tak można powiedzieć, od arcybiskupa Gądeckiego, jest ksiądz Daniel Wachowiak z archidiecezji poznańskiej. Nie wiem, czy pan profesor zetknął się z tym, co on napisał. On napisał, to jest bardzo popularne i podbijane, księża kibicują w zdecydowanej większości temu, kogo wspierać trzeba. Utożsamianie Jezusa z każdym migrantem jest pójście na modną łatwiznę. Czyli mamy tutaj księży nonkonformistów, którzy na łatwiznę miłosierdzia nie pójdą, znajdą konstrukcję bardziej skomplikowaną. No tak, ksiądz Wachowiak zaistniał jako nonkonformista, który w ogóle się nie przejmuje Ewangelią, nie przejmuje się chrześcijaństwem, no bo on ma swoją, jak rozumiem, ideologię, ale przebił go jednak chyba, chociaż to nie wybrzmiało, bo było to sformułowane w takiej retoryce militarystyczno-homiletyczno-kaznodziejskiej. Myślę tutaj o biskupie, nie mniej, nie więcej, tylko biskupie Grzegorzu Kaszaku. To jest biskup, o którym mało do tej pory w przestrzeni publicznej się słyszało, oprócz tego, że był protegowanym takiego dość ponurego hierarchy za czasów Jana Pawła II w Watykanie, kardynała Trujillo, który jest jednym z bohaterów głównych Sodomy, Federica Martella, i on opisuje jego podboje homoseksualne i pedofilskie w Kolumbii, no i na całym świecie. No i właśnie Kaszak był jego ulubionym, zdaje się, takim nadwornym teologiem, czy doradcą, czy towarzyszem podróży. No w każdym razie został biskupem w Sosnowcu. No i od kilku lat sobie tam w Sosnowcu przebywa, ale tuż przed tą zachętą Gądeckiego Kaszak uznał, że on ma lepszą teorię i wygłosił właśnie
takie porównania, że to, co się dzieje na wschodniej granicy, to jako żywo przypomina rok 20, nawałę bolszewicką i że musimy tutaj się zmobilizować. Ja myślę, że ten Kaszak właśnie wyraził to, co głęboko w sercu gra wielu księżom i biskupom. I to jest prawdopodobnie przyczyna tego słabego odzewu na ten apel, wcale niepłomienny, przypomnijmy, Gądeckiego. Po prostu biskupi są głównie przejęci własną dobrostanem własnych diecezji, o tak bym to podsumował. Natomiast ja myślę, że w tym, co pan powiedział trochę wcześniej, jest to, że biskup Gądecki mówił to i tak, to znaczy oczywiście mówiąc przenośnie, mówił to niepewnym głosem, to chyba to zdecydowało, że powiedział, co musiał w danym przypadku, natomiast nie podjął żadnych kroków, żeby wyegzekwować to zachowanie od swoich podwładnych i jednocześnie chyba miał poczucie, że jak on to ogłosi w odpowiedni sposób, to będzie wedle staropolskiej zasady pan wisz, a ja rozumiem. Czyli oni się tym nie przejmą, on o tym zapomni, nikt nikogo nie będzie ścigał i jakoś to przejdzie. Ale czy to oznacza, panie profesorze, że my w tym polskim kościele już naprawdę nie mamy, jak w Sodomie i Gomorze, jakiegoś sprawiedliwego, bo to tak zaczyna wyglądać? No, ja wspomniałem Sodomę, pan wspomniał Sodomę i Gomorę, więc rzeczywiście tak trochę promując tę naszą Gomorę, moją i Artura Nowaka, no mam wrażenie, że tego sprawiedliwego coraz trudniej wyłuskać w ramach episkopatu. Byliśmy kilka dni temu w Łodzi, więc w centrum diecezji, archidiecezji arcybiskupa Rysia. No i to wydaje się dla wielu taka nadzieja, że jednak bywa też tak po ludzku, normalnie, swój chłop odezwie się i zagra na gitarze i poklepie, no i w ogóle. No i tam miałem wrażenie, że nasi odbiorcy, bo to była taka nowo otwarta biblioteka na Placu Wolności, Biblioteka Wolność, no i tam żeśmy próbowali właśnie znaleźć jakiegoś jednego sprawiedliwego. No i żywe jest tam wspomnienie arcybiskupa Jędraszewskiego i takie poczucie ulgi, że jednak przeszedł stamtąd do Krakowa, ale nie miałem poczucia, że tam Ryś wprowadził jakiś nowy, całkiem nowego ducha, bo owszem, retoryka jest inna, nie ma mowy nienawiści, nie ma napadania na grupy LGBT, ale są na przykład wysokie opłaty pogrzebowe i cmentarne. No tak, tam jest chyba, to nie wiem, Aleksandrów Łódzki, czy któreś tam bezpośrednio pod Łodzią, to tam jest najgłośniejsza ta sprawa. Tak, więc no kasa, misiu. Zdaje się, że to jednak wszystko się o to rozbija. No i mówimy tutaj o jednym pewnym geście połączonym z kasą, z pieniędzmi. No i okazuje się, że Kościołowi bardzo trudno jakoś przestawić się na tory dającego. Jest tak oswojony od 30 lat, bo wcześniej też to było jednak branie od wiernych, ale tak po 89 roku to zdaje się to branie nabrało takiego wieloaspektowego wymiaru. Ja zaprotestuję i zacznę bronić Kościoła, przecież Kościół nawet ma ten Caritas. I już w tej chwili żarty na bok. Oczywiście Caritas ma różne swoje wzloty i upadki, ale jednak jest instytucją, która bardzo wielu
w bardzo wielu konkretnych sprawach niosła konkretną pomoc i to trzeba sobie powiedzieć uczciwie. Ja myślę, że problem jest bardziej w tym, że Kościół polski niewiele ma wspólnego z Kościołem powszechnym, tylko jest jakimś takim kościołem ONR-owskim w swojej masie, a przynajmniej podejrzewam, że gdyby zrobić głosowanie wśród księży, to tylko ONR by tam wygrywał, a już na pewno wśród księży, którzy się odzywają. Nie no, zgoda. Caritas to jest organizacja, która z założenia w nazwie ma świadczenie miłości, miłosierdzia, dobra i tak dalej. No jak wspomniałem, biskup Zadarko, który ściśle współpracuje z Caritasem, i to mnie bardzo mi ujęło w jego rozmowie, że wyraził się ciepło, serdecznie o wszystkich pomagających. Czyli w odróżnieniu od polityków, którzy nie dostrzegają tego, że jest społeczny odruch, czy określonych grup, jak medycy, jak no, ludność tamtejsza, nadgraniczna, która spontanicznie pomaga, organizuje się, żeby pomóc najbardziej potrzebującym, zmarzniętym, którzy no, umierają też na tej granicy. Więc to na pewno trzeba widzieć, że te działania są podejmowane. Natomiast brakuje mi tej zdecydowanej retoryki, która mówi o tym, że niezależnie od tego, że są to ludzie na przykład innej wiary czy religii, że to jest drugi człowiek, któremu trzeba pomóc, dlatego że po prostu jest człowiekiem potrzebującym, że nie ma zdecydowanej krytyki na działania rządu, które wyolbrzymiają zagrożenie i potem stroi się w piórka właśnie broniącego granic, których, jak mówiła słusznie Janina Ochojska, nikt nie atakował. Więc to jest takie, brak mi tego zdecydowanego odporu na propagandę budzącą lęk, która jest swego rodzaju specjalnością rządzących od 15 roku, że zawsze znajdą jakiegoś wroga. Jak nie LGBT, no to będą uchodźcy. Jak nie uchodźcy, to wewnętrzny jakiś wróg, który na kala własne gniazdo. Więc tutaj wydaje mi się, że wbrew temu, co Kościół jako instytucja pracuje głównie w słowie, więc powinna mieć te narzędzia interpretacyjne, Kościół tego nie wykorzystuje. Wręcz pojawiają się właśnie, jak w przypadku księdza Wachowiaka czy biskupa Kaszaka, takie elementy mowy nienawiści, które no, wyraźnie mają zohydzić tego innego i określić go jako wroga i zagrożenie. Więc tutaj brakuje mi działania Kościoła i tutaj dostrzegam wręcz przepaść między tym, co głosi, jeśli chodzi o migrację, imigrację, uchodźców, Franciszek, czyli są jakby i dokumenty, nie chcę tutaj wymieniać jakiś encyklik, jakichś przemówień i tak dalej, no ale jest arsenał, jest bogactwo tego nowego rozumienia chrześcijaństwa i katolicyzmu właśnie w tym globalizującym się świecie, w których tych zagrożeń jest dużo, ale o nich się nie mówi, tylko właśnie się raczej ciągle wytwarza to poczucie zagrożonej twierdzy, której trzeba za wszelką cenę bronić przed wrogami z zewnątrz. I Kościół tutaj się wpisał w ten rodzaj takiej kontrreformacyjnej logiki, która nijak się ma do faktycznego, do stanu faktycznego na granicy. Gdzie są ludzie właśnie potrzebujący, którym trzeba pomóc, a nie wrogowie, których chcą nas zniszczyć.
O innych twierdzach do obrony porozmawiamy zaraz po krótkiej przerwie. Nie uciekajcie Państwo. My z Panem Profesorem też nie uciekamy. I jeden apel do Państwa na czacie. Jak nie będziecie karmić troli, to my nie będziemy musieli ich blokować. To oni nie będą płakać, że są blokowani. No a teraz, aha, pytanie było, kto hebluje. Hebluje oczywiście Asiator, który właśnie nam wypełni przerwę. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieję. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Dawno, dawno czemu? Dlaczego? To najważniejsze pytanie o i w historii. Czasem to przypadek, szczęście lub pech. Bywa, że genialny plan.
Będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze, bez nudy, poza schematami, ponad podziałami i zawsze z intrygującymi opowiadaczami, często zupełnie nieznanych historii. Niekiedy w odniesieniu do bieżących sporów, a niekiedy w zupełnym oderwaniu, dla czystej przyjemności lub zwykłej ciekawości. W soboty o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Estera Fliger. No właśnie się dowiedziałem, że producentką tego programu jest Aleksandra Kudrymska. Bardzo dziękujemy za wsparcie, a my wracamy do rozmowy z profesorem Stanisławem Obirkiem. Odkładamy kwestie kościelne na półkę, choć pewnie nie całkiem. Panie profesorze, mamy za sobą dosyć obfity tydzień, ponieważ trybunał, bardzo mi się spodobało to określenie, więc będę go używał. Grono kierowane przez Julię Przyłębską, obradujące w budynku Trybunału Konstytucyjnego, taką usłyszałem formułę, uznało, że nie należy nam się prawo do, podważyło jakby prawo do sprawiedliwego procesu. Uznało, że Europejska Karta Praw Człowieka to jest coś niezgodnego z naszą konstytucją. No tam przy okazji jeszcze uznało, że ujawnianie majątków rodzin ludzi władzy to jest z kolei niezgodne z prawami człowieka. I jest w tym wątek kościelny, bo przecież to nie jest tak, że te wszystkie prawa uchwalane w Europie nie były w pewnej korelacji i przy pewnym wsparciu także struktur kościelnych na Zachodzie, czy samego Watykanu. Natomiast w Polsce Kościół bardzo skrzętnie omija te tematy, kiedy nam się odbiera prawa ludzkie. Tak, Kościół jest dyskretny, wyjątkowo, właściwie od 2015 roku ja nie przypominam sobie jakiegoś wystąpienia przedstawicieli tej instytucji, która by się zdumiała, oburzyła na postępującą demolkę demokracji w naszym kraju, poczynając właśnie od instytucji, która kiedyś była Trybunałem Konstytucyjnym. Może warto przypomnieć naszym widzom, że poprzedni prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Rzepliński, dostał nagrodę Pro Ecclesia et Pontefice, czyli taką, jak rozumiem, nagrodę, wyróżnienie Kościoła za to, że wspiera, chroni naukę społeczną. Z tym się wiązała też no, w mojej ocenie dosyć duże wykroczenie, ponieważ było to przyjęcie odznaczenia od obcego państwa, na co zgodnie z prawem należy uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o którą pan prezes nie wystąpił, bo uznał, że ten Watykan to jest tak ważne państwo, że nie możemy traktować go jako obce. No, to jest moja złośliwość, ale to poniekąd wynikało z jego późniejszych z jego późniejszych tłumaczeń. No, ja tylko wspominam o tym, bo to i dzisiaj bardzo obecny w przestrzeni publicznej jeden z poprzednich prezesów, profesor Zoll, też był bardzo wyczulony na głosy płynące z
Kościoła, więc rzeczywiście Trybunał, jeszcze wtedy jak był Trybunałem Konstytucyjnym, traktował Kościół na specjalnych prawach. To nie było zresztą czymś wyjątkowym, bo tak się działo i w parlamencie. Różne tam siostry miały, zdaje się, bardzo duże wpływy. Tam nam politycy niektórzy zdradzają, jak to było. Nie chcę wchodzić w jakieś takie plotkarsko-sensacyjne sprawy, ale wydaje się, że w istocie to, do czego doszło, do takiego zamknięcia pewnego koła, jeśli chodzi o demolowanie prawa, już nie tylko praw człowieka, ale w ogóle prawa unijnego, bo przecież poprzedni wyrok pani magister przy Łęckiej to również wiązał się z wnioskiem premiera, teraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, więc wyraźnie panowie ci najważniejsi w rządzie uznali, że to jest taka instytucja, czy jak to tak ładnie pan określił, grono obradujące, które no, toruje drogę jakimś takim właśnie działaniom absolutnie już bez ogródek, że tutaj będziemy tam kombinować, czy to się ukaże, jak to kiedyś było na początku, ukaże się, nie ukaże w Dzienniku Ustaw. Teraz po prostu jest to zorganizowany proces niszczenia prawa, praw człowieka, prawa unijnego. I do tego się dorabia ideologię właśnie, że to jest niezgodne z konstytucją. Konstytucja, która była od początku pomiatana, niszczona i lekceważona, nagle się okazuje użytecznym punktem odniesienia, usprawiedliwiającym niszczenie porządku prawnego czy porządku jakiegokolwiek. Więc to jest rzeczywiście coś, co mnie zdumiewa, że konwencja praw człowieka się okazuje niezgodna z polską konstytucją, czy prawo do uczciwego sądu to też jest niezgodne z polską konstytucją. Więc znaleźliśmy się rzeczywiście na granicy, albo właściwie poza granicą państwa prawa. Ci ludzie, tych dwóch głównie, czyli premier i minister sprawiedliwości, uzyskali ze strony tej grupy obradującej jakby carte blanche, pozwolenie na robienia tego, co im służy, tego, co oni uznają za właściwe i mają właśnie jakby usankcjonowane to w Trybunale Konstytucyjnym. Więc ja już poprzednio byłem przekonany, że wyszliśmy, jeśli chodzi o przestrzeganie porządku prawnego z Unii Europejskiej, a teraz to już wyszliśmy po prostu z grupy państw cywilizowanych, bo nagle się okazuje, że jesteśmy w państwie, w którym prawa człowieka nie są ważne, bo ważne jest podporządkowanie tych praw interesowi partii, a dokładnie w tym wypadku Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc to jest, no i przy okazji mamy właśnie Kościół hegemoniczny, najważniejszą instytucję religijną, która nie tylko, że nie widzi w tym problemu, nie tylko, że nie podnosi larum, że oto porządek naturalny, Kościół lubi się odwoływać do porządku naturalnego, porządek prawny, który został ustanowiony, zorganizowany, zbudowany w Europie po 1945 roku przez ojców założycieli i wszyscy trzej, Schumann, Adenauer i de Gasperi byli katolikami, dla których, czy chrześcijanami, bo jeśli chodzi o Adenauera nie jestem pewien, w każdym razie Schumann ma być błogosławiony nawet Kościoła katolickiego i to oni stworzyli podstawy tej Unii Europejskiej. Oni stworzyli porządek prawny gwarantujący po tych straszliwych nadużyciach, jakimi byliśmy świadkami w czasie obu wojen, gdzie właśnie albo w imię nacjonalizmów, czyli partykularnych narodowych interesów zostało wzajemnie wymordowanych miliony ludzi w czasie I wojny światowej, potem również w imieniu zupełnie szaleńczych ideologii nacjonalistycznych, błędnych jakichś teorii wyższości rasowej, wymordowano 6 milionów Żydów
ileś tam dziesiątki milionów innych istot ludzkich, więc żeby to się nie powtórzyło, zostały stworzone jakieś zręby prawa i teraz się okazuje, że dla naszych tutaj decydentów to nie jest ważne. Oni na nowo będą pisać historię. Oni na nowo będą pouczać historyków i nauczycieli i wychowawców, jak wychować nowego człowieka, który będzie odpowiadał zamysłowi właściwie nie wiadomo kogo. Bo to, co ma Czarnek w głowie, to ja nie wiem do końca, czy to odpowiada wizji prezesa, czy to jest jakaś autonomiczna wizja nowego Polaka. To, co ma właśnie Ziobro, to też nie wiadomo, skąd on to, te swoje teorie bierze i dlaczego potrzebuje dla nich absolutnej demolki systemu prawnego w Polsce. No, jesteśmy w jakimś... no, w momencie Zygmunt Bauman nazywał to interregnum, czyli bezkrólewiem. Ja bym to nazwał tak bardziej ze wschodnia bezchołowiem, czyli absolutnym brakiem jakiegoś kompasu, jakiegoś wyznacznika, jakiś, co się kiedyś ładnie nazywało imponderabiliami, że właśnie pewnych praw się nie rusza, są nienaruszalne, są zagwarantowane konstytucyjnie, porządkiem jakimś właśnie politycznym. Dzisiaj to wszystko się chwieje. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście zagrożenie pandemiczne, które musimy tutaj uwzględniać, które sprawia, że społeczeństwo jest sparaliżowane, bo nie wie, jak ta pandemia się rozwinie. No i tym łatwiej wprowadzać takie siłowe rozwiązania, które mają usprawiedliwiać wyjątkowe, nadzwyczajne uprawnienia rządzących. No więc przepraszam za ten wybuch desperacji, ale no, mam wrażenie, że on jest w pełni uzasadniony działaniami no, najważniejszych ludzi w tym państwie, jeśli chodzi o politykę przynajmniej. Panie profesorze, ale czy to jeszcze jest bezkrólewie, czy bezchołowie, jeśli chodzi o Polskę? Rozmawialiśmy o tym parokrotnie. Kościół polski stał się kościołem ryzykowym. Notabene za tydzień, 4 grudnia, Radio Maryja będzie obchodzić 30-lecie. To jakby ktoś z Państwa chciał złożyć życzenia, to przypominam, że taka pewnie jakaś uroczystość będzie. Ja nie dostałem zaproszenia, to nie znam szczegółów, ale na pewno 30-lecie będzie. No i przypomina mi się opis początków Radia Maryja, którego dokonał Tomek Piątek. Tam pierwsze pieniądze na Radio Maryja dała pewna szwajcarska mistyczka, która nie ukrywała swojej fascynacji prawosławiem. Pisała także, że Rosja to jest ta przyszłość, która... czysta przyszłość moralna, która nas czeka. Czy to nie jest tak, że polski Kościół zmienia także, przesuwa granicę tej schizmy, która kiedyś była na wschód od Polski, ten Kościół prawosławny, Kościół, który zresztą z natury swojej był związany z władzą dosyć mocno. Czy Kościół... Z jednej strony piszemy dużo o tym, choć nie wszyscy chcą wierzyć, że PiS nas przesuwa ze strefy tej europejskiej cywilizacji śródziemnomorskiej na wschód, na stepy. Być może z Kościołem dzieje się po prostu to samo i ten Kościół polski już przekroczył mentalną granicę wyjścia z Kościoła łacińskiego. No, ja oczywiście znam obie książki Tomka Piątka i wydaje mi się, że jego wywód jest bardzo skrupulatnie udokumentowany i te związki twórcy Radia Maryja, czy już teraz koncernu medialnego z Rosją wydają się być trudne do podważenia, tak bym to określił. Natomiast jeśli chodzi o strukturę mentalną polskiego kościoła, przypomina mi to, bo ja w końcu z tą instytucją byłem związany przez 30-lecia dość blisko i to, co było mi bardzo bliskie i do dzisiaj jest mi bliskie w kościele zachodnim, katolickim,
to jest opóźniona, ale jednak podejmowana ciągle na nowo próba nawiązania kontaktu ze światem zewnętrznym, czy to z nauką, myślę tu o Koperniku, Galileuszu, Darwinie, więc to zawsze było z takim poślizgiem. Dla nauki, a przynajmniej dla jej przedstawicieli, nie zawsze kończyło się to dobrze. No właśnie, no ale powiedzmy, że jakieś te próby były opóźnione, ale jednak no, za Jana Pawła II wydaje się, że to pogodzenie się z nauki z wiarą dokonało się w jego encyklice Fides et Ratio, w różnych jakichś tam okolicznościowych przemówieniach, gdzie mówił o Darwinie i teorii ewolucji jako najlepiej wyjaśniającej fenomen życia, no, rehabilitował Galileusza, więc tych gestów ze strony Kościoła, przedstawicieli Kościoła katolickiego było dużo. Jak mówię, to nie jest moja bajka, Jan Paweł II i jego pontyfikat, ale no, ci, którzy się z nim bardzo, bardzo spierali, to na pewno ten impuls jakby intelektualny kultywowali i on był zawsze żywy. Więc Kościół prawosławny natomiast w swej istocie jest kościołem antyintelektualnym, niechętnym nauce i dialogowi ze współczesnością. I widzę to, mało kto pamięta, ale było takie wspólne oświadczenie biskupa polskiego przewodniczącego episkopatu Michalika z biskupem przewodniczącym Episkopatu Prawosławnego Rosji, gdzie wspólnie z troską pochylali się nad zagrożeniami płynącymi ze współczesności, z kultury tej właśnie, którą Jan Paweł II był łaskaw nazwać kulturą śmierci. No więc to mnie niepokoiło już w latach 90. A dzisiaj, nawiązując do zbliżającej się uroczystości jubileuszu, na który też nie dostałem zaproszenia, trochę jestem... No to nas dwóch tam nie zobaczycie, ale na pewno zobaczycie bardzo wiele znanych osób. Tak, no i to... No dla mnie to brzmi ciekawie w każdym razie. Warto się nad tym zastanowić. Dlaczego homofobia tak mocno wybrzmiała w polskim kościele katolickim ustami Jędraszewskiego, co jest w Rosji no, mantrą wręcz od Putina po różnych tam hierarchów prawosławnych. Natomiast na Zachodzie, poczynając od Franciszka, na innych hierarchach kończąc, we Włoszech, w Niemczech, no jest raczej... czy błogosławić, czy godzić się na pary jednopłciowe i tak dalej. Więc jesteśmy zupełnie w innych kontekstach kulturowych i religijnych. Więc oczywiście nie jest mi to miłe, no ale jako że nie identyfikuję się z Kościołem katolickim i to nie jest moja instytucja, więc patrzę na nią jako obserwator zewnętrzny, ale z dużym niepokojem. To znaczy, że z jednej strony mamy tą antyrosyjską, antywschodnią retorykę, właśnie wspominaliśmy tutaj o biskupu Kaszaku rok temu, to przy okazji cudu, tak zwanego cudu nad Wisłą, to bardzo wybrzmiało, jak my tutaj jesteśmy antemurale Christianitatis i w ogóle. No że tylko, że ja tu nie wiem, czy tam chodziło o Rosjan, czy o bolszewików. No właśnie, to jest, dlatego tylko o tym mówię, że to tak dla niektórych się to wszystko jakoś w jedno zlewa, ale mówiąc krótko, tak, widzę w Kościele polskim rodzaj rezygnacji z tego impulsu intelektualnego, który kiedyś bardzo mnie do tej instytucji przyciągał, a w tej chwili ta niechęć do krytycznego myślenia o sobie jest dla mnie no, odrażająca wręcz, bo to jest to, że Rydzyk stał się twarzą tego kościoła, to jest po prostu przerażające. To oznacza, że ten kościół ryzykowy ściąga katolicyzm, który miał kiedyś wiele twarzy, bo miał przecież i twarz
profesora Świeżackiego i księdza Kurniłowicza i Lasek i Tischnera i w ogóle w tej chwili ta twarz jakoś tak się ujednoliciła i jest twarzą biznesmena z Torunia. Panie profesorze, to tak na koniec, żeby już tak cały program nie był bardzo poważny, no to złóżmy życzenia z okazji 30-lecia Radia Maryja. Skorzystam z mojego przywileju prowadzącego i poproszę pana pierwszego o złożenie życzeń. No tak, ja jako obserwator i nawet to zaskoczę niektórych pewnie naszych widzów, uczestnik tegoż radia, bo tam wystąpiłem kilka razy na początku w latach 90. głosząc rekolekcje w Toruniu, również u redemptorystów na zaproszenie jednego z nich. No życzyłbym, żeby jednak redemptoryści przypomnieli sobie, że oni również kiedyś byli zakonem, który pielęgnował wartości intelektualne. Twarzą tego zakonu przez lata, dziesięciolecia był Bernard Höring, jeden z najwybitniejszych odnowicieli teologii moralnej, który w centrum postawił Chrystusa i jego przykazanie miłości. I życzyłbym, już pewnie nie obecnemu dyrektorowi, ale jego następcy, żeby odszedł od tej mowy nienawiści i antysemityzmu, jaki tam był obecny, i przypomniał sobie, że również redemptoryści mają inne twarze. No to ja, jak się sam wpędziłem w to, to ja życzę, żeby to radio się tak bardzo rozwijało, żeby nie potrzebowało żadnej pomocy publicznej i żeby istniało przez kolejne wieki bez grosza z moich podatków. To uważam, że i pan Tadeusz Rydzyk poczuje się lepiej jako, bo każdy z nas kiedyś dorasta, tak, i staje się samodzielny, przestaje żyć na koszt rodziców, zaczyna żyć na własny koszt i to jest taki powód do dumy, powód do radości, kiedy człowiek już jest samodzielny, więc ja życzę panu Tadeuszowi Rydzykowi i jego radiu, żeby stali się samodzielni i żyli bez wsparcia możnej mamy Polski i możnego taty PiSu. I niech będą szczęśliwi, bo ja wszystkim życzę, żeby byli szczęśliwi. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dobrej reszty wieczoru życzę. Dziękuję wzajemnie. Kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc, a my, proszę państwa, no co, chwila oddechu, po której nie uciekajcie państwo, wracamy. Odchodzimy do siebie. Jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źreni. Przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Chodzimy do siebie i nikt o nic nie
nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy. Niemych wyznań unosi się zapach. Kocham cię, nie przytomnie, przez świtu uchylone drzwi. I mijania się z sobą na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie, przez świtu uchylone drzwi. Producentem naszego programu jest pani Aleksandra Kudrymska. Bardzo dziękujemy. Program nasz realizuje Asia Tor, a ja się nazywam Marcin Celiński. Witam państwa w drugiej godzinie naszego programu. Szczególnie pozdrawiam wszystkich, którzy piszą, że tu się nudzą, że już wychodzą. To przypominam, moi drodzy, Reset Obywatelski to jest medium, które istnieje dzięki wam. Zawsze możecie wpłacić datek na Reset Obywatelski, na Zrzutce, na Patronajcie, zarejestrować się na naszej stronie www.resetobywatelski.pl, jak również możecie zostać producentem programu. Szczegóły są na serwisach zrzutkowych. Jak najbardziej. To do wszystkich, którzy tutaj są zniesmaczeni tym programem. Jakoś dzisiaj nam się poszerzyło towarzystwo na czacie o dowcipnisiów. No, zawsze bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że nas odwiedzacie, nawet jeżeli się ponudzicie, to ta chwila nudy może wam coś dobrego przyniesie. Czekamy na połączenie z gościem drugiej godziny naszej audycji.
Państwo dyskutują o fladze tęczowej u profesora Obirka. Z tego, co ja kojarzę, to ona tam wisi praktycznie od zawsze. I pan profesor niejednokrotnie podkreślał swoje wsparcie dla ludzi, którzy są wykluczani bądź są w jakiś sposób uznawani za gorszy sort w Polsce. W Polsce, w Rosji, o tym też dzisiaj żeśmy wspomnieli. Patrzę tam, jak Piotr Najsztub walczy z internetem. Mam nadzieję, że zaraz walkę wygra i wskoczy nam tu na ekran, bo taki był cel dzisiejszego naszego umawiania się. Spojrzę jeszcze. Prawda nas zaboli. No więc ja myślę, że tu Piotr niesie ze sobą bolesną prawdę. Aha, kapitan Stratford pisze, że to Najsztubowi zawdzięczamy nalot troli. No, sprawdzimy. Sprawdzimy, czy to Piotr to uczynił. Nie wiem, może proszę Państwa, na ten moment, kiedy mamy tu jakiś problem techniczny z połączeniem z Piotrem, to może nam Asia wrzuci jakąś krótką pieśń, która nas zabawi w oczekiwaniu na Piotra Najsztuba.
ci, czy w całym czasie do drugiej strony dna. Zanurzy, bój też spojrzenie, ta sama pieśń, reszta jest milczeniem. No, skończyło się z nagła, było ostro i skończyło się z nagła. Marcin Celiński, wróciliśmy. I Piotr Najsztub, no, co tu dużo mówić? No, człowiek jest radiowcem i w związku z czym połączyć się może tylko głosowo. Dobry wieczór, Piotrze. Ale głosowo to znaczy, że masz coś mówić. Halo, halo. Halo, halo. Co z tym Piotrem Najsztubem? No sami Państwo widzicie, nie wiem, czy to przeciążenie, czatu tak działa, czy z jakichś innych przyczyn tak się dzieje. No Piotrze, tutaj na czacie wszyscy piszą, że chcą przynajmniej cię usłyszeć, skoro już nie widzieć. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie wpłaty, które tutaj Państwo na czacie sygnalizujecie z dedykacją na przykład dla znudzonych, no bo to to jest bardzo miłe, że tak reagujecie. Piotrze, czy my cię już możemy usłyszeć? Halo, halo. Halo, halo. A my cię trochę słabo słyszymy, jakbyś mówił przez jakiś głośno mówiący, a nie do telefonu. Asiu, to spróbuj może dać jakoś głośniej, bo słabo słychać. Piotrze, spróbujmy tą techniką dosyć tradycyjną, jak na nas zaawansowanych technicznie, pogadać. Nie, proszę Państwa, nie będę pytał Piotra o przepis na rosół z kaczki, ponieważ on go i tak nie zdradzi. Będziemy rozmawiać o Polsce i tu nie będzie miejsca na przepisy kulinarne. Będziemy rozmawiać także o tym zjawisku, które od mniej więcej drugi rok już istnieje, które można nazwać pewnym skrótem: albo jesteśmy murem za kimś, albo kogoś będziemy bojkotować. Bojkot konsumencki w Polsce wedle mojej wiedzy żaden nie wyszedł, taki prawdziwy konsumencki. O, ten bojkot wychodzi wtedy, kiedy konsumentem jest państwo polskie i tego na przykład w tej chwili doświadcza pani Kurdej Szatan, która wypowiedziała się emocjonalnie z użyciem brzydkich słów na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i okazuje się, że z Telewizji Polskiej to ona już nie będzie pokazywana, bo tak powiedział Jacek Kurski, że w reklamach pewnie nie będzie grała, bo trochę te firmy boją się naruszenia swoich interesów w relacjach ze Skarbem Państwa, a trochę agencje reklamowe niechętnie w to wchodzą. Nie ma akcji murem za Kurdej Szatan, za to jest duża akcja zamordować Kurdej Szatan. No może należy ją zamordować, jak ona tak brzydko mówi. Chcesz pytanie do mnie? Tak. Nie należy mordować nikogo, bo zabicie kogokolwiek jest rzeczą jedyną ostateczną, której nie wolno robić pod żadnym pozorem. No ale to, że akurat wobec Kurdej Szatan taka fala nienawiści wybuchła, za chwilę będzie nowy obiekt. Bo
trzeba nienawidzić. To jest jedna z tych cech, które władza i ich propaganda w ludziach umacnia i chce i mówi nienawidźcie. No ale skoro nienawidzą, to skutki są właśnie takie. No dobrze, Piotrze, no ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy, no nie, choćby pan Jakimowicz i po interwencji sądu jednak prokuratura będzie się zastanawiać nad jego postępowaniem. No i ma dużo takich wjazdów publicznych typu a kiedy zaczną strzelać do tych uchodźców i tym podobne i on może być nadal gwiazdą TVP. Wszyscy mogą być dzisiaj gwiazdą TVP pod warunkiem, że będą szczuć, mówić nieprawdę, podsycać stereotypy, czy to wobec kobiet, czy to wobec uchodźców, czy to wobec przeciwników politycznych Jarosława Kaczyńskiego. To jest dzisiaj przepustka do pracy telewizji. Taki człowiek jak Jakimowicz nigdy nie powinien prowadzić żadnego programu telewizji, bo nie ma tego kwalifikacji. Nie ma do tego umysłowości. Pan, no nie ma do tego prezentu. Słuchaj, a uważasz, że te generalnie inby internetowe mają sens, bo tak naprawdę przecież o tym, kto jest wykluczony, a kto nie jest wykluczony, decydują władze polityczne. To nie jest tak, że tutaj jacyś oburzeni Polacy przysłowiowi. Nie, oburzeni Polacy są do tego, żeby tam w artykule napisać, że internauci są oburzeni, bo to w tej chwili... Nie, szczerze mówiąc, to pisanie, że internauci oburzeni, i tu cytaty z różnych internautów, czasami z wodów po prostu, nie to z jednej strony śmieszy, a z drugiej strony przeraża, jaki skutek mogą tak zwani internauci i ich inny wybierać. Bo oto aktorka przestaje grać, pamiętamy hejt na Krystynę Jandę. Ja mam świeży przykład takiego internetowego hejtu w swoim przekładzie. Pamiętasz może, że 29 października tego roku Super Ekspres, gazeta sprzyjająca władzy i wyrzucająca na niego pożądane przez nich tematy, rano opublikowała tekst i informacje w internecie o tym, że oto wczoraj zostałem prawomocnie uniewinniony w związku z moim wypadkiem sprzed 4 lat. Mhm. O 12 podał tą informację, wzbogacając to jeszcze tym, że odbyło się w maju tajne posiedzenie, zamknięte tajne posiedzenie Sądu Najwyższego, w którym to Sąd Najwyższy odrzucił apelację Zbigniewa Ziobry. Była to akcja przygotowana przez PR-owców i władz. I po Super Ekspresie i po PAP-ie napisali o tym wszystko. Cytując dokładnie słowo w słowo treść artykułu i treść depeszy papowskiej. Jedyne dwa media ogólnopolskie, które napisały o tym, to Gazeta Wyborcza i TVN. Wszyscy inni, łącznie z Onetem, Wirtualną Polską i tak dalej, wszyscy o tym napisali. Czyli akcja się udała. Na tym zależało ludziom Ziobry, bo to był tydzień, w którym premier z jednej strony tłumaczył się w Brukseli, że jest wszystko czasu i czego oni od nas chcą z tą praworządnością, a w kraju potrzebny był hejt na sędziów, żeby bronić tak zwanej reformy systemowej Zbigniewa Ziobro. I z tego co wiem, na Twitterze wywołano ogromny hejt na sędziów. Przy okazji na mnie, ale chodziło tu o sędziów. I teraz moim zdaniem była to pierwsza chyba tak zaplanowana i udana akcja propagandistów władzy, bo nabrali się na to wszyscy. Następnego dnia po prostu ze wstydem ci wszyscy usunęli te treści z internetu. Ba, bo nie powiedziałem jeszcze najważniejszego. Ja zostałem prawomocnie uniewinniony, ale 2 lata wcześniej. Tak. I to w listopadzie, a nie w październiku.
Więc kompletnie nieprawdziwa informacja miała wywołać hejt na sędziów i to się udało. A dlaczego to się udało? Bo właściwie jakościowe dziennikarstwo jest już tylko śledcze, ekonomiczne, polityczne. To znaczy naukowe również. Tam dziennikarze sprawdzają fakty, dowiadują się od źródeł i tylko to publikują. Natomiast cała ta reszta sfery publicznej jest obsługiwana przez stażystów. I ludzie Ziobry dokładnie to wiedzieli, że to trafi na stażystów, którzy po prostu bezrefleksyjnie to przedrukują. Słuchaj, ale czy my w takim razie mamy jeszcze jakąś opinię publiczną, bo mówisz Słyszeć Marcina. Nie słyszysz mnie? Nie jest z tego wynika lekko z tym naszym połączeniem. Pytanie moje brzmi, czy my mamy jeszcze opinię publiczną jako taką? No bo ty opisałeś akcję, do której zostałeś użyty tak naprawdę. Mamy przecież doskonale opisaną kwestię tej takiej nieformalnej czy formalnej grupy, która zajmowała się hejtowaniem sędziów w sieci, z udziałem zresztą dziennikarzy, przepraszam, pracowników prorządowych mediów. Przecież mamy doniesienia z maili Dworczyka, gdzie się pisze do Suskiego, tam mocno trzeba pojechać po Niemcach czy po kimś. Czy my może jesteśmy w jakimś takim świecie kompletnie sterowanym, no, gdzie tu już nie ma normalnej opinii publicznej, w której coś się uciera, tylko po prostu są zmanipulowane przekazy. No tak, ale to wprowadziła ta właśnie partia i ta Zjednoczona Prawica. I ich interesuje tylko to, co się w tej sferze, którą oni są, mogą manipulować, dzieje. Zauważ, że to w tych mailach też wychodzi. Że oni nie chcą przekonywać tych, którzy są nieprzekonani, tylko mają wzbudzać emocje u tych, którzy są przekonani. Więc w tej polityce informacyjnej nie chodzi o to, żeby tłumaczyć swoje działania i sensownie je przedstawiać, tylko wtłaczać do mózgu ludziom papkę, najlepiej z elementem szczucia na kogoś, żeby wypełnić tymi emocjami tych, którzy tak i tak są przekonani do prawicy. Wiesz, ten hejt, który był właśnie szczucie na mnie w TVP po wypadku, to ona trwała półtora roku. I co ono spowodowało? Że teraz bardzo często, jak stoję samochodem, otwiera się okno obok i słyszę, ty gnoju, powinieneś gnić w więzieniu, bo zabiłeś na pasach staruszkę. To jest efekt działania TVP. Oni oczywiście nigdy nie powiedzieli, że ja zabiłem jakąś staruszkę, tylko zawsze to zestawiali z informacją o tym, że ktoś zabił kogoś na drodze, a najlepiej jak był pijany. I wtedy to informacja o mnie była informacja, a obok była informacja o tym. I to się ludziom skleiło i taki jest efekt. I wiesz, jestem jednostkowym przypadkiem, ale przecież to codziennie ta machina działa. Codziennie wobec kogoś innego, wobec jakiejś innej grupy społecznej, i w ludziach zostają dokładnie te zbitki, które chcę, żeby zostały Jacek Kurski. Słuchaj, ale... Jeszcze powiem ci jedno. No. Wszyscy już chyba rozumiemy, że to nie będzie zwykłe przekazanie władzy, jeśli uda się pokonać PiS. To będzie transformacja. Tak jak przeżyliśmy taką transformację 31 lat temu, znowu ją będziemy musieli przeżyć, bo trzeba będzie to państwo kompletnie zmienić. Ale to transformacja będzie dotyczyła też dziennikarzy i mediów, bo te czasy pokazały, że po pierwsze media, które zajmują się wyłącznie oszczędzaniem pieniędzy, stąd starzyści w redakcjach, przegrają. W trudnych czasach, a takie mamy, przegrają. Podobnie jak pojawiające się informacje o tym, że jeden dziennikarz czy drugi współpracuje z władzą, poprawia im przemówienia albo depesze, no
takich dziennikarzy trzeba będzie wyeliminować po transformacji, bo musimy uzdrowić. Trochę tak, może oprócz tego, że istnieje Gazeta Wyborcza, Onet i TVN, to trochę tak, jakbyśmy wychodzili z PRL-u. W tych trudnych czasach dziennikarze okazali się w dużej mierze oportunistami. Chociaż ja rozumiem, że mają kredyty i tak dalej, i tak dalej. A to nie może być usprawiedliwie, bo dziennikarstwo spełnia wtedy swoją rolę, kiedy patrzy władzy na ręce, a nie patrzy władzy na ręce po to, żeby ta władza mu dała pieniądze. Zobacz, co się stało przez to, że przez 6 lat czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim, nie zgodzili się na żaden wywiad z niezależnym dziennikarzem. Oni przez tych 6 lat nie musieli odpowiedzieć na żadne trudne pytania. I co się w związku z tym stało z wywiadem polskim? Jak wiesz, przez lata się w tym specjalizowałem, więc znam się na tym. Wywiady stały się kompletnie informacyjne. Nie ma żadnej gry między dziennikarzem, który się chce dowiedzieć jak najwięcej, albo przynajmniej pokazać jak najwięcej, a jego rozmówcą, tylko po prostu odpytywanie, co tam słychać, a co pan sądzi na ten temat, a co pan sądzi na tamten temat. Kompletna degradacja zawodu. Tak, no jestem o tym przekonany po prostu, że to też trzeba będzie naprawić. No, wiesz, no to, tu nawet mamy dobre określenie na taki wywiad, to się nazywa przecięcie narracji pytaniami. Jak tam wyczytaliśmy w tych nieocenionych mailach, no ale pewnie to będzie pytanie z gatunku jajko czy kura. No bo z jednej strony zgadzamy się co do tego, że podupadło dziennikarstwo, że coraz mniej jest mediów, które robią dziennikarstwo jakościowe, a z drugiej strony no, zauważ, że wpływ dziennikarzy na rzeczywistość, w tym na opinię publiczną, jest umiarkowany, bo nawet no, w tej chwili głośna sprawa Mejzy, upubliczniona przez TVN, to jest po prostu 158. afera PiS-u w tym tygodniu i tyle. I przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Znaczy wiesz, to jest problem trochę jeszcze inny, bo media odkrywają te afery jedna po drugiej, tylko że te afery wywołali i brali w nich udział ludzie bez poczucia wstydu. I w związku z tym oni się nie tłumaczą, bo uważałem, że nie ma z czego. Dopiero teraz czujemy, jaką potęgą jest wstyd i jak wiele mu zawdzięczamy przez ostatnich 25 lat, bo politycy, urzędnicy czy biznesmeni tłumaczyli się przez te 25 lat dlatego, że było, niektórzy z nich mieli osobiste poczucie wstydu, natomiast też było takie społeczne oczekiwanie na poczucie wstydu. Jak zrobiłeś coś złego, to masz się tego wstydzić i masz się z tego wytłumaczyć. To wyparowało w ostatnich 6 latach kompletnie, więc ta potęga wstydu już nie działa. I dlatego te afery tak jedna po drugiej media odkrywają i nic się z tym nie dzieje. Znaczy, poza tym trochę jest tak, że dziennikarstwo i media dziś stanęły przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co mamy w tej chwili, jest już opresyjne. Jest niedopuszczaniem dziennikarzy na granicy do wykonywania obowiązków, czyli do braku kontroli władzy, szczególnie władzy w mundurach. Z drugiej strony wyzwania przed dziennikarzami stoją coraz większe. Wiemy, że jako grupa jesteśmy pewnie najbardziej zinwigilowaną grupą w Polsce przez służby. I w tych warunkach musimy pracować, bo jeśli ustanie praca dziennikarstwa jakościowego, to już nigdy nic nie zatrzyma władzy Kaczyńskiego, która jest ponura, okrutna, kłamliwa i chciwa. I
tylko dziennikarstwo jakościowe pozwoli przetrwać nadziei. Oczywiście wygrać muszą politycy z PiS-em, ale bez dziennikarstwa jakościowego to się nie uda. Ja też oceniam, że jakościowe dziennikarstwo odrodzi się podczas tej transformacji, o której mówiłem. Już agoryzm wyborczą, z Gazetą Wyborczą, pokazuje jedną z osi konfliktu. Zarząd Agory chce zarabiać pieniądze. Agora uważa, że szczególnie w tych, Gazeta Wyborcza uważa, że szczególnie w tych czasach jakościowe dziennikarstwo, nieobniżanie standardów, do czego chciał doprowadzić zarząd Agory przez połączenie gazety.pl z Gazetą Wyborczą na warunkach tej pierwszej. Tak to miało się odbyć i temu się sprzeciwiła redaktorzy naczelni Gazety Wyborczej i zespół Gazety Wyborczej. I widać tutaj, że nie tylko polityczny konflikt istnieje, ale też dziennikarstwu zagraża konflikt pieniądze albo jakościowe dziennikarstwo. Bo tego się nie da połączyć w tak prosty, handlowy sposób, jak właściciele mediów to próbują zrobić. Ja obserwuję na przykład gazetę.pl po tym, jak Wyborcza wycofała swoje treści stamtąd. No to w dużej mierze to jest sklep z towarami na sprzedaż, z poradami na sprzedaż. Bardzo rzadko są tam jakieś informacje na temat polityki, najważniejszej sprawy dzisiaj. Bo dzisiaj polityka albo może załatwić ten kraj na najbliższe, załatwić w sensie negatywnym, na najbliższe kilkanaście lat, albo może pomóc się Polsce wydobyć z tego bagna kłamstw i kradzieży. Myślę, że wielu właścicieli mediów stoi przed takim dylematem. Potem oni stawiają przed tym dylematem dziennikarzy i mówią, chcesz pracować, bo masz kredyt, bo masz dzieci albo coś takiego, no to pisz to, co my chcemy, bo to przynosi nam pieniądze. Koniec, kropka. I tak niszczą też dziennikarsko właściciele mediów, no, albo zarządcy mediów. Ja w tej sprawie stoję jednoznacznie po stronie Gazety Wyborczej, bo ona przede wszystkim, nie chodzi mi o zasługi, tylko że w obliczu nagiej siły, jaką jest władza Zjednoczonej Prawicy, trzeba się opierać na wartościach, bo tylko w ten sposób się przetrwa. I istnieją światy, które kierują się wartościami, no tylko zarząd Agory nie wierzy w istnienie takich światów i nie uważa, żeby były jakieś wartości, którymi należy się kierować, kiedy jest się dziennikarzem, redaktorem. Tylko że z tego, co mówisz, to no, jakby otwierasz kolejny front, albo mówisz, że front jest dłuższy, bo problem, którego dotykamy w tej rozmowie, problem Wyborcza i Agora, to nie jest problem związany z władzą polityczną w Polsce tak naprawdę, tylko to jest problem z pewną wizją właściciela medium, czy zarządzającego medium, co do tego, do czego medium służy. I to jest chyba dużo głębszy problem niż to, kto w Polsce rządzi, jakkolwiek to, kto w Polsce rządzi, jest bardzo dużym problemem. Bo możemy się obudzić optymistycznie w Polsce bez PiS-u, ale w Polsce, w której nie będzie jakościowego medium. Tak, tylko że ja się z tym spotkałem jak na Jaskrawie, jak byłem naczelnym przekroju. Bo do mnie przychodziła szefowa działu reklamy i próbowała mnie namawiać, żebyśmy robili jakieś teksty albo zajmowali się jakąś tematyką, bo jej to pomoże zbierać reklamy. A ja jej tłumaczyłem, no nie, ty zbieraj reklamy, to jest twój zawód. Ja będę robił pismo, bo to jest mój zawód. I nie powiem swoim ludziom, pracującym w redakcji, wybitnym zresztą wtedy dziennikarzom, że słuchajcie, no musimy tutaj, wiecie, rozumiecie, bo szefowa działu reklamy ma kłopot z reklamami i musimy jej pomóc. No nie. Dziennikarze, redaktorzy nie są od pomagania działom reklamy. I właściciele mediów muszą to zrozumieć. Jeżeli chcą przetrwać,
bo świat, w którym coraz bardziej pauperyzuje się zawód dziennikarza, to jest też świat, w którym oni w przyszłości nie zarobią. Już dzisiaj widać, że ilość subskrypcji, kto ma najwięcej? Na przykład Gazeta Wyborcza. I takie, a w świecie subskrypcji bardziej się będą liczyły wartości. I to spowoduje, że w przyszłości zarobić będzie można na jakościowym dziennikarstwie. I właściciele mediów powinni to wreszcie zrozumieć. No, zarobić na jakościowym dziennikarstwie, to jak piszą nasi słuchacze, to jeszcze jest też kwestia odbiorców, ale ja to akurat uważam, że odbiorców takie dziennikarstwo ma. I oczywiście zawsze tabloidy będą miały większe nakłady i większą poczytność, ale to, że największymi gazetami, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech są tabloidy, nie zlikwidowało poważnych dzienników, które funkcjonują i mają się dobrze. Piotrze, czy my jesteśmy w stanie, bo mówiłeś o perspektywie, no jak się uda już nam ten PiS pokonać, ale czy my jesteśmy w stanie w tej chwili próbować postawić jakąś tamę i temu, co się dzieje w sferze komercyjnej, czyli przekształcania mediów w sklepiki, jak i temu, co się dzieje w sferze społecznej, czyli wykluczeniu mediów z tego aparatu jakiegoś, który tworzy opinii publicznej, bo media są zastąpione przez polityków, z armiami troli. Czy my jesteśmy w stanie coś w tej chwili robić? Zauważ, że w żadnym dużym ogólnopolskim medium telewizyjnym, nie nazywam medium telewizyjnym TVP, bo to jest po prostu ministerstwo kłamstwa na potrzeby Zjednoczonej Prawicy, nie ma na przykład talk show publicystycznego, dużego. W każdym kraju on jest. Jest ich kilka. Każda telewizja ma. W polskich tego nie ma. Ja też wiem, że coś się zmieniło w odbiorcach. TVN ma badania, z którego wynika, że coraz więcej ludzi, widzów, kiedy widzi starcie dziennikarza z politykiem lub urzędnikiem i dziennikarz go dociska pytaniami, bo taka jest jego rola, to ten telewidz w coraz większej grupie staje po stronie tego polityka i urzędnika, a przeciw dziennikarzowi. Wtedy, kiedy ja robiłem programy telewizyjne, to byłoby nie do pomyślenia. Więc w jakimś sensie zmieniła się też publiczność. I publiczność trzeba na nowo wychować, co jest rolą dziennikarza, a co jest rolą polityka i urzędnika. Tą pracę dydaktyczną trzeba zacząć od początku, bo po 1989 roku, kiedy synonim polityka to był jeszcze aparatczyk PZPR-u, to działało. Ludzie kibicowali dziennikarzom. No ale jeżeli teraz w większości zaczynają kibicować politykom, nawet nieważne kim są ci politycy, jaką reprezentują opcję, to coś też się stało po drugiej stronie telewizora. No ale słuchaj, bo może jest tak, że dziennikarze czy publicyści z racji tego, że nie sposób w tej chwili nie wyrażać swojego zdania na temat tego, co w Polsce się dzieje. Ja odnoszę takie wrażenie bez badań, mówię tutaj o odczuciu własnym, że po prostu dziennikarze są traktowani jak politycy, tylko w innej roli, to znaczy że oni są traktowani tak samo jak strony sporu politycznego, w związku z czym dziennikarza, który dociska polityka pisowskiego, nie będą lubić zwolennicy PiS-u, a dziennikarza, który dociśnie polityka z Platformy, nie będą lubić i popierać zwolennicy Platformy, czyli ten podział partyjny dotyka jakoś też pracy dziennikarza. No, plemienność jest oczywiście, tylko oprócz plemienności ja muszę przypomnieć o jednym.
to nie jest tak, że polityk Zjednoczonej Prawicy ma po prostu inne poglądy niż Donald Tusk. I teraz będziemy tutaj wyważali, kto ma lepsze poglądy. Nie, Donald Tusk reprezentuje wartości, w które większość z nas z tej strony wierzy. Natomiast opluwanie go i szczucie na niego, a to robi polityk Zjednoczonej Prawicy, nie jest żadnym poglądem. Więc ta plemienność do pewnego momentu działa i jakoś muli. Ale potem są wartości. Albo ktoś jest po stronie wartości, albo nie. I to nie są równoważne poglądy. No to był manifest antysymetrystyczny, bo symetryści nas zawsze przekonują, że należy szanować każdego. Zresztą wrócę jeszcze do jednego wątku, który poruszyłeś, wątku wstydu. Zauważ, że przez lata jeszcze PiS nie był u władzy. Te media, które ty uwielbiasz, jak wiem, w sposób dosyć perwersyjny, czyli takie sieci do rzeczy, oni zawsze pisali o takiej liberalnym spisku shamingu, zawstydzania. No i jak wstajemy z kolan, co jest zresztą popierane przez dużą część lewicy, odzyskujemy godność, to nie wolno nikogo zawstydzać tylko dlatego, że on jest inny i nie wyznaje naszych wartości. Ten grunt został przygotowany i w tej chwili już nie wstyd pozostawia się jakimś tam, nie wiem, mięczakom. No, prawdziwi twardziele się nie wstydzą niczego. Jestem oczywiście niechętny symetrystą, bo szczególnie teraz już nie można być symetrystą, jeżeli po drugiej stronie u władzy widzi się nienawiść, niekompetencje, chciwość, kłamstwa, to gdzie to, z kim to ma budować symetrię? To nie jest żadna symetria. I nawet ci symetryści nie potrafią jak gdyby skonfrontować obozu władzy i jego postępowania z prawdziwymi osiągnięciami, czy umiejętnościami, czy dorobkiem. Rządzą nami ludzi bez żadnego dorobku. Nic w życiu nie zrobili. I symetryści mówią, że to jest, musimy być wobec, nie możemy ich zawstydzać. Powinniśmy ich zawstydzać. Tylko oczywiście problem polega na tym, że ich nie zawstydzimy, bo oni są na tyle prymitywni, że albo wyzuci z poczucia wstydu. I to się nie zdarzy. Dla mnie jest bardzo smutny przypadek Piotra Zaremby, dziennikarza, który jest takim symetrystą ze strony prawicy. Czytam od kilku tygodni jego teksty w Plusie i Minusie i to, że on tak wyważa, tak ale, nie lecz, powoduje, że pisze teksty nie wiadomo po co. Nic z nich nie wynika. Nawet nie diabłu świeczkę, a Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ale to się moim zdaniem w ostatnich latach zmieniło. Tak. Więc nawet takie coś, no nie po co? Czy w 88 roku zastanawialiśmy się w podziemiu, no tak, ale ten Kania albo coś tam, no nie. Jeżeli władza robi złe rzeczy, jeżeli kradnie, jeżeli nie umie, rozwala wszystko, czego się dotknie, jeżeli kłamie, no to nie mówimy, no tak, ale ten Kania, przypomnę, że to był pierwszy sekretarz, chyba był nawet premierem. Nie, on był pierwszym sekretarzem, przy nim premierem to był chyba niejaki Babiuch, no ale to już nie wchodźmy w takie archeologiczne odkrycia. No tak. A wiesz, ten przykład, wiesz, z Superekspresem i tabloidami i współpracy z rządem. Dzisiaj na przykład przeczytałem, zrobili to samo co ze mną. Zamówili sondaż, nie sądzę, żeby sami na to wpadli, tylko propagandyści Zjednoczonej Prawicy tutaj zadziałali. Zrobili sondaż, czy Donald Tusk
powinien stracić, powinien odejść z polityki, bo zabrali mu prawo jazdy. Prawo jazdy. Nikomu innemu to tak nie przyszło do głowy, ale im właśnie przyszło. I co się stało? Wszystkie media ogólnopolskie dzisiaj cytują wyniki tego sondażu. I o to chodziło, żeby wprowadzić temat, że Tusk powinien odejść z polskiej polityki, dlatego że na 3 miesiące stracił prawo jazdy. To jest takie działanie i jesteśmy temu coraz bardziej ulegli. No. Piotrze, słuchaj, to już kończąc, muszę ci zadać to pytanie, bo ja bym sobie nie darował i słuchaczki i słuchacze by mi nie darowali. Co cię najbardziej rozbawiło w ubiegłym tygodniu? O, załatwiłeś mnie moim własnym pytaniem. Co by ci tu powiedzieć? Powiem ci jutro w programie. Okej. Okay. Wiesz, że się spodziewałem takiej odpowiedzi i wcale mnie nie zaskoczyłeś? No trudno. Nie mogę cały czas zaskakiwać. Piotrze, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Na ostatnie pytanie Piotr oczywiście odpowie jutro w TOK FM w okolicach 15:40. Dzięki, dobrego wieczoru. Proszę Państwa, trochę nam tutaj się technicznie skomplikowało, ale mam nadzieję, że większość tej rozmowy była w miarę słyszalna. Japonia pyta zaraz, a gdzie krytyczne myślenie pod kątem naszej strony, panie Piotrze, Tusk nie jest nieskazitelny. Ale ja myślę, że Piotr, a nawet wiem, że mówił o czymś zupełnie innym. Nikt nie stawia tezy, że Tusk jest nieskazitelny. Czy ktokolwiek po stronie opozycji jest nieskazitelny i krytycznie można myśleć. Natomiast to, o czym mówił Piotr, to jest to, że to są rzeczy nieporównywalne. Bo proszę Państwa, naprawdę mamy do czynienia ze zjawiskiem wyjątkowym. Spójrzcie na Mejzę, przepraszam, każdemu, który szuka symetrii, bądź szuka powodów do krytycyzmu, z całym szacunkiem, weźcie sobie takiego Mejzę i znajdźcie odpowiednik tego Mejzy w którejkolwiek ekipie rządzącej przed 2015 rokiem. Znajdźcie kogoś takiego. Znajdźcie Państwo tak systemowo skorumpowaną władzę. I teraz, jeżeli sobie powiemy, że były przypadki korupcji przez ostatnie 31 lat, to oczywiście powiemy prawdę. Ale jeżeli powiemy, że było tak jak za PiS-u, to będziemy kłamać. Po prostu. To są rzeczy nieporównywalne. Poza tym odnosimy się do wartości. I teraz, mniej więcej wiadomo, do jakich wartości odwołuje się Donald Tusk. Jedni wiedzą to lepiej, drudzy gorzej, w zależności od tego, jak bardzo są uważni, bądź jak są zbliżeni. I można się z nimi zgadzać, można się z nimi nie zgadzać. Natomiast z grubsza rzecz biorąc, wartości, które determinują i dominują na opozycji, to są właśnie prawa człowieka, wolności obywatelskie, demokracja. No, po drugiej stronie, proszę Państwa, ja nie znajduję wartości, które umiałbym współdzielić. Ja tam widzę antywartości. Ja tam widzę dosyć konsekwentny cynizm, dosyć konsekwentną pogardę dla każdego człowieka. I to
Proszę Państwa, to nawet nie jest tak, że oni mają pogardę tylko dla kobiet, czy tylko dla mniejszości takich czy innych. Nie, oni wszystkimi ludźmi gardzą, tylko czasami ustawiają się w ten sposób, że pokazują jakąś słabą mniejszość i mówią, no to pogardźmy sobie nią razem. Ale nawet my, do których kierowana jest propozycja, żebyśmy sobie pogardzili razem, nie wiem, mniejszością seksualną jakąś, czy żebyśmy sobie pogardzili razem ludźmi obcej religii, czy obcej narodowości, to przecież my też jesteśmy nieustającym przedmiotem pogardy Jarosława Kaczyńskiego i całej reszty tych jego pomagierów przeróżnych, bo tam ja na przykład nie wiem w przypadku bardzo wielu ministrów, czy oni są na tyle inteligentni, żeby gardzić czymkolwiek. Przecież to jest dojenie, nieustające dojenie państwa. To jest kradzież na każdym kroku. To jest wszystko w budowie. Zauważcie Państwo, że PiS nie ma żadnego realnego osiągnięcia. Każda władza sobie buduje jakieś pomniki, tak? Platforma sobie budowała orliki i autostrady. No i wiecie, no można było się z tego śmiać, nie róbmy polityki, budujmy stadiony. Te stadiony są. Te boiska w różnych gminach są, nie wiem ilu ich tam jest, bardzo dużo. Te kilometry autostrad są i możemy po nich jeździć. Co zbudował PiS? Centralny ten tam port komunikacyjny? Ten przekop, co go kopią i kopią? Te promy? Nie, nie. Jedyne, co oni budują, to budują konflikty. Popatrzcie, kapitan Stratford pisze gazoport. Tak? Gazoport także został zbudowany za czasów Platformy. To są pomniki tamtej władzy, do której ja miałem bardzo wiele zastrzeżeń. Naprawdę możecie, jeśli macie ochotę zrobić research, przeczytać moje teksty z tamtych lat. Czepiałem się ich. Na różne sposoby. No ale postawili sobie te pomniki i te pomniki będą stać, tak? I one przeżyją nas, wszystkich. Natomiast PiS to jest, Wojtek Krzyżaniak słusznie pisze, że oni są dobrzy w wizualizacjach. Tak? PiS to jest jakieś mnóstwo pomysłów. O, Łuk Triumfalny miał być jeszcze w Warszawie, który miał łączyć brzegi Wisły, tak pamiętam, w 2020 miał być. Jeżdżę wzdłuż tej Wisły, w tej z powrotem i tego łuku jakoś trafić nie mogę. Może ktoś mi może podpowiedzieć. No Marek Gaweł pisze właśnie, ławki niepodległości. No właśnie, oni robią rzeczy, Mark Gruwer pisze 500+. O 500+ nikt nie będzie pamiętał za 20 lat. Czy 30 lat po krachu ekonomicznym Polski. Ławeczki, jak wiadomo, już się rozsypały, te, mimo że niepodległości. Więc wiecie, oni w tej chwili, jedyny pomnik ich władzy to może być mur na granicy polsko-białoruskiej. To może być ta wojna, po której będą mogli sobie zbudować łuk triumfalny Kaczyńskiego, tak? Żeby on mógł się pochwalić wygraną wojną na wschodzie. Tyle. Więc nie ma porównania. Słuchajcie, naprawdę, to nie da się zestawić ludzi, którzy przyszli do władzy po to, żeby okraść ten kraj, z ludźmi, którzy przyszli do władzy, rządzili lepiej bądź gorzej. Pewnie im się przetrafiło w różnych strukturach paru złodziei. Przy każdej władzy gdzieś tacy mogą się trafić. Tu nie ma porównania. Tu nie ma porównania do ludzi, którzy może czasami próbowali nagiąć prawo, czy zinterpretować konstytucję, z ludźmi, którzy leją na prawo i niszczą konstytucję i rozwalają to państwo
tylko i wyłącznie po to, żeby bardziej je doić. I porzucą to państwo, kiedy już nie będzie nic do dojenia. No, o, Wojtek, nieoceniony Wojtek dorzuca jeszcze Izera, tak. Izerą sobie, Wojtek, to ja cię zapraszam. Siadamy w Izerę, ustalimy, który z nas prowadzi i jedziemy sobie nad Wisłą pod ten łuk Bitwy Warszawskiej. Triumfalny. Tak, taką możemy sobie wycieczkę zapanować. Więc to, o czym mówimy, to jest kwestia mowy o rzeczach nieporównywalnych. I także z tej rozmowy można by było opowiedzieć o jeszcze jednym. Dziennikarze są od tego, żeby patrzeć władzy na ręce. Ja nie mówię, że nie wolno krytykować opozycji. Wolno, należy. Sam do tego namawiam, bo uważam, że opozycja się rozleniwi, jeżeli nie będzie krytykowana. Ale mam wrażenie, że duża grupa dziennikarzy w Polsce, także dziennikarzy, nie mówię tylko o pracownikach mediów pisowskich, bo ich do dziennikarzy nie zaliczam, ale duża grupa dziennikarzy w Polsce nie ma ochoty patrzeć władzy na ręce, a ma wielką ochotę patrzeć opozycji na ręce. I widzę w tym pewien problem natury nie tylko formalnej. Bo wbrew temu, co mówi Jarosław Kaczyński, opozycja nie rządzi. I wpływ opozycji na to, co się z nami dzieje na co dzień, na nasze podatki, na przedszkola, na szkoły i tym podobne, jest żaden. O ile w przeszłości ten wpływ opozycji bywał jakiś niewielki, to w tej chwili dobrze wiecie, że wpływ opozycji na to, co w Polsce się dzieje, jest zerowy. Tak ustawiono Sejm, tak ustawiono komisje sejmowe, tak ustawiono głosowania z reasumpcjami, że nawet gdyby udało się wygrać głosowanie, to się będzie głosować, dopóki nie będzie korzystny wynik, jest zerowy. Pan Mar, który jest tu nowy, mówi, że to chyba naturalne. Nie, to jest bardzo nienaturalne. Przez lata, proszę Państwa, istniał kodeks współpracy z opozycją. Przez lata szefem Komisji Służb Specjalnych był ktoś z opozycji. Przez lata dawano opozycji nawet trochę więcej niż jej się arytmetycznie należało w Komisji Budżetowej. Przez lata opozycja była w organach sejmowych kontrolnych obecna. W tej chwili jest wycięta zupełnie. Nie tylko nie ma wpływu na to, co w Polsce się dzieje, ale nie ma dostępu do informacji o tym, co w Polsce się dzieje. Wojtek przypomina Komisję Rywina. Popatrzcie. Komisję Rywina robiła opozycja. Komisję Rywina robiła opozycja, nie robiła władza. W tej chwili jakakolwiek komisja śledcza by powstała, to byłby żart, bo byłaby zdominowana przez PiS i teraz no, powiedzcie mi, co ten PiS w tej komisji by ustalił. Ustaliłby, że prezes Kaczyński jest najfajniejszy na świecie. To ja wam z góry zapowiadam, co ten PiS by ustalił. Więc nawet nie ma sensu powoływać takiej komisji. To, co w Polsce się dzieje, to jest nienaturalne. Ja parę dni temu skojarzyłem, że zresztą po rozmowie z pewnym sympatycznym młodym człowiekiem, który mi uświadomił, że jest już ileś roczników, które weszły w życie dorosłe, czy w życie świadome, i nie widziały innej władzy niż pisowska patologia. I to też jest przerażające, moi drodzy. Bo to już powoli rodzi się pokolenie, które nie wie, jak powinno być normalnie, tylko wie, jak funkcjonuje pisowska patologia. I to jest jedyne, o czym
wiedzą. Gala Noemi pisze, ale dziś mamy inny świat, inne czasy, kto się kieruje moralnością czy sprawiedliwym podziałem stanowisk. Ale to nawet ludzie, to nawet nie chodzi o moralność. To nawet nie chodzi o sprawiedliwość. Demokracja wypracowała ten system nie dlatego, że demokracja jest hipermoralna. Nie ma czegoś takiego jak hipermoralna. Tylko to chodzi o interes wspólny. Bo demokracja ma służyć krajowi, obywatelom i władza ma służyć krajowi, obywatelom, a nie partii rządzącej. To jest różnica między demokracją a państwami totalitarnymi, gdzie wszystko jest podporządkowane albo wodzowi, albo partii rządzącej. Więc nie, zdrowy rozsądek podpowiada rządzącym, żeby w pewnych aspektach dać dostęp do informacji i podzielić się wiedzą, a czasami władzą z opozycją, bo kiedy zmieniają się role, to ten układ działa w drugą stronę i to się robi dla dobra państwa i dla dobra obywateli, a nie dlatego, że ktoś jest jakiś tam szczególnie szlachetny czy moralny. Moi drodzy, kończę, bo mój czas już upłynął i tutaj zaczyna się kolejny program w Resecie. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Już się zaczyna w zasadzie w tej chwili na kłopoty Kolińska. Ja Państwu przypominam, że jutro Reset od 17 zaczyna dobrą porą Tomka Kący. Potem jest Dochodzenie Prawdy, które ja poprowadzę w zastępstwie Tomasza Piątka. Zapraszam już dzisiaj, ale zdradzę tajemnicę, że jednym z moich gości będzie Tomasz Piątek w jutrzejszym Dochodzeniu Prawdy. Potem Prawoteka, po Prawotece Sygnał Mobbing. Zapraszam Państwa na jutro do Resetu. Przypominam, że działamy i funkcjonujemy dzięki Wam. Jeżeli doceniacie jakość tych programów, to dlatego, że wspieracie nas na Zrzutce, na Patronajcie, wpłatami bezpośrednimi na konto. I zachęcam cały czas do odwiedzania naszej strony resetobywatelski.pl i rejestrowania się tam jako użytkownicy. Kłaniam się Państwu nisko. Dobrej reszty wieczoru. Reset Obywatelski.